Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1, Mroczne Tajemnice. I co, moi drodzy, mamy sporo zadań w dzienniku, trzeba to przyznać. No ale cóż, na pewno chciałabym przede wszystkim... tak, w ogóle tą porcję ziela już sprzedałam, wydaje mi się, nie? Tak, więc moglibyśmy w sumie wrócić też do nowego obozu, ale zanim to zrobimy... Kurde, bo się troszkę tak kręcę. Idziemy do alchemika po lekarstwo dla tego gościa, który jest pod starą kopalnią. To jest rzecz, którą na pewno chciałabym zrobić i przy okazji zobaczymy, czy uda mi się znaleźć czarne ziele. Według Gothicpedii, chyba Gothicpedii, nie wiem, sprawdziłam na jakiejś stronie. Są tylko trzy okazy czarnego ziela w tej modyfikacji. I jedno z nich znajduje się w miejscu dosyć dostępnym dla nas. Są też inne, ale to są miejsca troszeczkę mniej dostępne. Jeden znajduje się w kanionie troli. I myślę, że nie byłoby głupie to, aby tam pójść. Ponieważ, no... Mam nadzieję, że nie natkniemy się na jakieś potwory, nie wiadomo jakie tam. Zaraz zobaczymy. Jeżeli tak, to po prostu poczekamy jeszcze z tym czarnym zielem i potem będziemy szli do tego alchemika. Natomiast możemy spróbować udać się do kanionu troli i poszukać najzwyczajniej w świecie tego, co nam potrzeba. Widzę, że w ogóle pościągało mi bronię. Ogólnie miecz musiałam sobie właśnie założyć. Okej, tam są dziki. Dobra, tu mamy w ogóle ścierwojady, to na spokojnie. Trochę expa się nam przyda, zawsze. Witam. Na hita już, ścierwojad. To fajnie. To znaczy, że mamy jakąś większą szansę z topielcem. Więc, no cóż, i z ryżowym księciem tak naprawdę. W sensie te zadania mogłyby tak naprawdę poczekać, no ale moglibyśmy też je zrobić w miarę szybko. Ja sobie wyciągnę łuk, bo się boję, że tutaj natrafimy na potwory, na które nie chciałabym natrafić. No, na przykład właśnie na zębacze. Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest teraz iść po to ziółko, czy dopiero później. Spróbujemy przejść obok tych mruczków. Widzę, że są tak rozstawione, że może być trudno. Czy moglibyśmy wziąć miksturę prędkości? No, oh fuck my life, gdzie ja wlazłam? Oh shit. Potem się stąd wydostać jeszcze? A to w sumie możemy się potem od razu tylko tepnąć. Błagam, zostawcie mnie. Okej, okay, tak. Mrucznie sobie gdzie indziej. Goblińscy wojownicy. Oh fucking... Dobra, bo to gdzieś tutaj jest. Okej, jak się zaszyję tu, to jest szansa, że przeżyję? Chyba tak, ale nie wiem, czy to było dobre posunięcie. Mamy trolla, świetnie. A, bo dobra, mamy okazję, żeby się wykazać. Tutaj powinno być gdzieś... O kurna! Co? On go zabił... Gdzie jest czarne ziele? Cholera! Ono powinno być gdzieś w kanionie troli. Koło szkieleta nie było go. Na cholerę ja tu przyszłam. Dobra, że cię pokonam. Oh fuck! Oh my god, jak ty lejesz, kurna! Dobra, nie, wiecie co, to było głupie. To było głupie, nie zdobędziemy teraz tego ziela. Dobra, wracamy od tych mruczków. To nie jest miejsce teraz dla nas. To zadanie nie ucieknie i widzę, że czarne ziele będzie jednak dużo mniej uchwytne niż sądziłam. Więc dajmy sobie spokój. Tutaj coś rośnie. Psianka. Fuck. No liczyłam troszkę na to ziele. A ciekawe, jak sobie radzę z dzikiem. Co wy na to, żebyśmy spróbowali dzika uklepać? Tylko wiadomo, pojedynczo. Chodź, dziku. Chodź. O kurna, coś tu się zbagowało. Dobra, dziki są nie do trafienia na razie.
Dobra, widzę, że wszystko chce nas zabić w tej modyfikacji. Zostaniemy na razie przy ścierwojadach, przy krwioszczurach, przy krwiopijcach, które i tak zadają mi też dużo obrażeń. Widzę, że dopóki nie dołączymy do któregoś z obozów i nie będziemy mieli jednak lepszego pancerza, to kręcenie się w tym miejscu jest bardzo głupie. Tutaj może jest w miarę bezpiecznie. O, widzę, że tutaj jest pełno dzików w tym lesie. Ewidentnie gra mnie tutaj po prostu nie chce. A my nie będziemy tracić na to najzwyczajniej w świecie czasu. Więc co? Idziemy do alchemika, weźmiemy to lekarstwo, żeby oddać Dormowi. I w sumie moglibyśmy może gdzieś jakieś mięso jeszcze dorwać. Chociaż wydaje mi się, że zabiliśmy wszystko. Nie wiem, czy ty mnie wpuścisz? Puścisz mnie. To też nie mój problem. Dobra. Przydałoby nam się trochę mięsa, moglibyśmy wtedy oddać jeszcze tam też pod kopalnią kolejne 50 sztuk. Już ostatnie 50 sztuk i no na tym sobie zgarniać expa. Ogólnie nie wiem, czy przypadkiem to zadanie nie jest zbugowane i czy nie można im oddawać w nieskończoność tego mięsa, bo coś mi tak się świta, że chyba tak jest. No dobrze, widzę, że na placu wymian... Ja tutaj ominęłam rzeczy? Poważnie? Widzę, że w okolicy placu wymian nic się nie zmieniło, kompletnie nic się tutaj nie dzieje. Może teraz będziemy w stanie w sumie ubić tego goblina na górze, bo dalej tam jest. Byłoby w sumie super, bo byśmy też to mieli już z głowy. Dobrze, że tutaj poszłam na samym początku gry, bo wiedzieliśmy o tym, że ten alchemik tutaj jest. Więc to było dosyć dobre. Dobra, wiecie co? Zapis, żeby sobie nie zrobić jakiejś krzywdy przypadkiem czy coś. No jak widzicie, teraz jest troszeczkę tak... Oh shit. Jest tak troszeczkę... spokojnie w tej kolonii. I ogólnie, jak widzicie, no nie dzieje się na razie zbyt wiele, jeżeli chodzi o sam gameplay, no bo ciężko powiedzieć o czymś takim. Co mi chcieli goblina zepsuć? Po moim trupie. Cholera, co jeszcze niby? Dobra, tu jest pan alchemik. Witam. Przysyła mnie Dorm. Dorm? Aha, już wiem. To ten kopacz, który przychodził do mnie po lekarstwa. Czego on znowu tutaj? Dlaczego sam do mnie nie przyszedł? Dorm siedzi w obozie strażników w kopalni. Nie może się ruszyć, więc wysłał mnie po jakieś lekarstwa. Mówiłem temu głupcowi, żeby nie szedł do starego obozu, ale ten dureń mnie nie słuchał. No cóż, nie mógł trafić w gorsze miejsce. Co z lekarstwem? Dam ci ten lek, za 60 bryłek rudy. Mam ci płacić? Ależ oczywiście. Nic. No, prawie nic nie ma za darmo, chłopcze. Oto 60 bryłek rudy, a teraz daj to lekarstwo. Zaprawdę, dziwnym jesteś człowiekiem. Przejść taki kawał drogi i jeszcze płacić za lekarstwo dla kogoś innego. Rzadko widuję taką bezinteresowność w kolonii. W sumie to jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. Dobra, przestań ględzić i daj mi to lekarstwo. Pływaj, młodzieńcze. Dobra, świetnie. Popo, czy ty coś teraz ode mnie chcesz? Chyba nie, nawet nie mogę z tobą... O, mogę. Dobra, nie chcesz nic. To wiecie co? Tepnijmy się od razu. Bo dlaczego by nie? No i super. Jesteśmy tutaj. Możemy jeszcze właśnie też pogadać z tymi ludźmi, których zostawiłam. Czyli mamy jeszcze karczmę na przykład. Do ogarnięcia. I mamy jeszcze kucharza. Czy ja dobrze idę? Dobrze idę chyba. Tutaj był ten gościu? Tak, jeszcze żyjesz, na szczęście. Cześć, Dorm. Przyniosłem lekarstwo. Naprawdę? Daj mi je. Oto ono. Tak, już czuję się o wiele lepiej. Teraz mogę załatwić każdego. Dzięki za przysługę, bracie. Do zobaczenia. Chwila! Musiałem zapłacić za lek kilka bryłek. Nie masz dla mnie jakiejś nagrody? Nie mam nic, co mógłbym ci dać. Przykro mi. Jak pech, to pech. Jak leci? Wszystko w porządku. W tym lekarstwie czuję się o wiele lepiej.
Jeszcze raz dziękuję. Nawet nie za... Nawet... No, gościu. Nawet nie zauważyłam... Schowaj broń. Cicho tam. Już. Nawet nie zauważyłam... Boris, cześć. Witaj. Daj mi coś do zjedzenia, proszę. Od kilku dni nic nie jadłem. Dlaczego? Przecież codziennie widzę, jak kucharz gotuje dla was zupę. Człowieku, tego co on robi nie da się w ogóle jeść. Aż tak źle gotuje? Źle, to było powiedziane. Ten dureń wrzuca do garnka trawę i ludzkie mięso. Jeden z kopaczy kiedyś poskarżył się Kazimirowi, że kucharz przez 3 dni nic nie ugotował. Gdy kucharz się o tym dowiedział, najpierw zabił tego kopacza, a potem wrzucił go do garnka i ugotował. O kurna. Jasne. Skoro mi nie wierzysz, to zajrzyj do garnka. Pływają tam ludzkie kości. Musisz powiedzieć Kazimirowi, co on wyprawia. Tylko co ja będę z tego miał? Nie mogę zaoferować ci zbyt wiele, ale mam bryłkę Rudy. Bryłkę Rudy, to możesz sobie co najwyżej wsadzić tam, gdzie lubisz. A cóż, gdy będzie nowy kucharz, będziesz dostawał dobre jedzenie. Zastanowię się nad tym. Dobra, fajnie. Tutaj jest Tisgar. My teraz chyba możemy... Chociaż nie, widzę, że on sobie tak... Aha, zapomniałem. To jak będzie? Dostawę coś do jedzenia? Weź to, smażone mięso. Uj, nowy poziom, super. Smażone mięso? Nie wiem, jak ci się odpłacę. Ja też nie wiem, typie. Dobra, chodźmy w takim razie do Kazimira. Zobaczymy, co on powie na ten temat. Pewnie będzie chciał jakichś dowodów, czy coś w tym stylu. No, ale mogę Kazimira zaznaczyć. No halo. Cześć. Jest problem z kucharzem. Z kucharzem? O co chodzi tym razem? Wszyscy kopacze skarżą się, że robiona przez niego zupa jest nie do zjedzenia. Wygląda na to, że kucharz utopił jednego z kopaczy w zupie. W garnku nadal pływają ludzkie kości. Co? Natychmiast przyprowadź do mnie tego szaleńca. O kurde, dobra, widzę, że Kazimir zrobi z nim porządek. O, Holender. No chyba dobrze zrobiliśmy. Dobra, tu są jeszcze jacyś kopacze, ja chyba z nimi nie rozmawiałam. Kopacz i kopacz. No nie rozmawiałam, bo są zwykłymi leszczami. Mamy karczmę do odwiedzenia. Cześć, Pablo. Co robisz? A na co ci to wygląda? Na spacerowanie? Patroluję obóz. Pilnuję porządku. I takie tam duperele. To nie mój problem. Dlaczego nosisz pancerz strażnika ze starego obozu? A co to za pytanie? Noszę ten pancerz, bo jestem strażnikiem ze starego obozu. Więc informujesz Gomeza o wszystkim, co tutaj się dzieje. Jak się coś dzieje, to tak. Oczywiście nie informuję Gomeza o wszystkim. O niektórych rzeczach magnaci ze starego obozu wiedzieć nie muszą. Zresztą, Gomeza gówno obchodzi, co się tutaj dzieje. Dopóki dostaje rudę, wszystko jest w porządku. Jak leci? Jak krew z nosa. Okej, dobra. Widzę, że nie leci w takim razie ani trochę. Corin, my chyba nie rozmawialiśmy jeszcze. W ogóle wydaje mi się, czy kucharz zwiał. Kim jesteś? Głupie pytanie. Jestem najpotężniejszym wojownikiem w całej kolonii. Serio? O mnie Corin niepokonany, albo niezwyciężony. Tak to woli. Całkiem niedawno pokonałem Arto. Ten idiota nazbyt wiele sobie pozwala. Arto? Oczywiście. Wspaniały wojowniku, wierzę w każde twoje słowo. No i słusznie. Wyglądasz na dość bystrego. Jezu, ty idioto. A poza tym, to nie jesteśmy na ty. Jestem wspaniałym wojownikiem, więc okaż mi należyty szacunek. Dobrze, wspaniały wojowniku. Wiesz, że się rozumiemy. Przynieś mi 30 mroków północy, bo nie mam co palić. Powaliło cię? Dobrze, zrobię to w mojej mocy. Daję ci na to jeden dzień. Jak przyniesiesz mrok północy, to może dostaniesz jednego prezentu. Kto wie? A teraz idź już po to zielsko, bo moje zapasy są na wyczerpaniu w palasie. Czy ciebie powaliło, typie? Powaliło cię? Mogę go pobić i zabić? Znaczy w aktualnej formie to nie za bardzo.
Czy ciebie pogięło? Jeszcze ja sprzedałam mroki północy. Co chcesz? Jakbym się miała bronić, to by było prościej. Nie umiem. Dobra, zapisałam się, zanim go pobiłam. Dlaczego modyfikacja jest taka wredna dla mnie? O, na zawsze będzie wredna. Ale przynajmniej mu coś robię, nie? Super. Dobra, Corin, baw się sam ze sobą. Kucharz zwiał, z tego co ja widzę. No nie mówisz, że będziesz gotował w tym garze. Nie mam składników, wiem o czym. Ale widzę, że kucharza tutaj nie ma. No zwiał jak nic. Nie mogę nikogo zapytać o tego kucharza. No jest 11:10, no to powinien już być raczej tutaj. Może Geralt? Ej, no bez jaj, kucharza nie ma. Halo. Tam na górze jest głupi strażnik, on mi raczej nic nie powie. Może jest w karczmie na przykład kucharz? Nie wiem, ale wreszcie przyszedł czas na wejście tutaj. Gruby bacz, to jest chyba kucharz, przynajmniej tak wygląda. Siema. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Kopacze skarżą się na gotowaną przez ciebie zupę. Te cholerne nieroby nie znają się na prawdziwej kuchni. Każdą zupę wykonuje starannie i według specjalnego przepisu. To jedzenie to przysmak wielu bogatych ludzi. Da, jasne. Problem w tym, że w twojej zupie pływają szczątki kopaczy. Słuchaj, jeżeli chcesz żyć, to zamknij mordę i wracaj tam, skąd wypełzłeś. Grozisz mi? Nie grożę, tylko ostrzegam. Jeżeli Kazmir dowie się o tym kopaczu w mojej zupie, to będę zmuszony się ciebie pozbyć. Zrozumiano? Kazmir chce z tobą porozmawiać. Ty gnido, powiedziałeś mu? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie powiedziałem. Nie mam pojęcia, czego chce od ciebie Kazmir. I ty myślisz, że ja w to uwierzę, tak? Jesteś głupszy niż myślałem. Ulosnij się z tego obozu, ale by zobacz. Jeszcze się spotkamy. To się już więcej nie powtórzy. Serio? Witam. Ja też. Jak to? To jedzenie na kopacze. Wolę. Ta, no jasne. Może. Jasne. Ty? Strażnicy dostają... Aha. Nie ma spraw. Dobra, dobra, przeklikajmy to, pozwólcie. Naucz mnie gotować. Dobra, nauczę cię gotować zupę z warzyw. Dodaj do wrzątku dwa zioła i drewniane. Dobrze wymieszaj i dorzuć do tego jagody. Paskudztwo! Pewnie, że tak. Na szczęście nigdy tego nie jadłem. Ale tak czy inaczej to najłatwiejszy przepis, jaki znam. A co najważniejsze, ta zupa jest bardzo zdrowa. Pamiętaj jeszcze o tym, żeby cokolwiek ugotować. Tak, jasne, wiemy o tym. Chciałbym. Widzę, że dziś mam jeszcze, ale nie mogę cię już niczego. Dobra, dobra, pozwólcie, że ja to wszystko przeklikam, bo to jest żart. Ma 400 bryłek, świetnie. Masz miecze jakieś, co jest dziwne trochę, dobra. Idź się stąd, mam cię w dupie. Tutaj, tutaj jest... Odejdź, nie wolno ci ze mną rozmawiać. Dobra, Orlan. Dlaczego tu wszyscy jarają do cholery jasnej? To się już więcej nie powtórzy. Kim jesteś? Tobie za szynkarza. Nie widać? Wyglądasz jak strażnik. Bo jestem strażnikiem i zarazem kaczmarzem. Siekarz mi za to płaci. Wszystko jasne? Teraz tak. Mogę kupić coś do picia? Ależ oczywiście, że nie. Szkoda porządnego alkoholu. Dla takich darmo zjadów jak ty. Lepiej wypij własne szczyny. Mogę... Ależ oczywiście... Aha, super, dobra. Fajnie. Verdon, cześć. Kim jesteś? Jestem Verdon. Najlepszy kusznik całej kolonii. No może trochę przesadziłem. Najlepszy kusznik w obozie. A właściwie to prawie najlepszy. Jezu.
Mogę ci w czymś pomóc? Ty, taki nowicjusz, nabierz więcej doświadczenia. Dobra, mamy tu wierzbę. Kim jesteś? A co ci to obchodzi? Nie będę rozmawiał z pierwszym lepszym włóczęgą. Zejdź mi z oczu, gnojku, bo zrobię tobą kolejną dziurę w ścianie. Typ jest tak spizgany, że nawet nie dał rady mnie dotknąć. Cześć, siekacz. Kim jesteś? A co cię to obchodzi? Tak tylko pytałem. Myślałem... Za dużo myśli. Pomyśl o tym, jak przeżyć. To lepsze niż ściubanie nosa tam, gdzie nie trzeba. To ja już pójdę. No tak szybko. Dopiero co z tobą zacząłem. Jak tu trafiłeś, chłopcie? Głową w dół. Przynajmniej nie zapomniałeś języka w gębie. Czyli jesteś tu od niedawna. Jak nie już za długo w tej cholernej kolonii. Wiesz, kiedyś byłem rycerzem. To było życie. Rycerzem? Co robi rycerz w kolonii garnej? To długa historia. A właściwie to niedługa. Ukradłem z zakonu trochę wina. No, właściwie to całkiem sporo wina. I za to wysłali cię do kolonii? Nie do końca za to. Wypiłem trochę za dużo i poszedłem do miasta. Nie wiem dlaczego, zacząłem bić ludzi. Całe szczęście nie miałem miecza. I tak trafiłem tutaj. Teraz jak widzisz, mam własną karcię. Cholera, ale się rozgadałem. Zawkło mi w gardło. Pewnie masz rację. Okej, super. To się chyba nigdy nie skończy. To nie było zbyt mądre. Dobra, jakieś zadanko? Masz dla mnie jakieś zadanie? Jasne, że mam. Słuchaj uważnie, bo nie mam zamiaru powtarzać. Zamieniam się w słuch. Na terenach orków jest obóz łowców orków. Wśród tych plateńców jest pewien ty. Nazywa się Traf. Ten mięczak od dawna zalega mi ze spłatą 500 zbrojek rudy. Rozumiem. Czyli mam odebrać od niego rudę i przynieść ją tobie. Nie o to chodzi. Ten kretyn na pewno nie ma moich brył. Więc co mam zrobić? To dość proste. Zabij go. Tam już dość tej paplaniny. Co? Mam zabić łowcę orku? Spokojnie. Traf ich to mięczak. Założę się, że w życiu nie trafił żadnego orka. No dobra, zobaczę co da się zrobić. Dlaczego ta karczma ma rozwaloną ścianę? To ten idiota Garthard strzelił ze swojej katapulty prosto w karczmę. Ten mag nie jest normalny. Ostatnio opowiadał o tym, że ta dolina to siedlisko demonów. Mówię ci, szkoda gadać. O czym dokładnie mówił ci Garthard? A co cię to tak interesuje? Jestem po prostu ciekawy. Dobra, podaj piwo, to ci opowiem. Weź to piwo i opowiadaj! Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Rozmowa dwóch facetów, pozdrawiam. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. No, teraz możemy porozmawiać. O czym ty ja ci miałem powiedzieć? Co ci powiedział Garthar? Ach tak, tak więc ten idiota wybudował katapultę. Jak myślisz, po co? Żeby rozwalić orku? Nie, głupcze. Wybudował katapultę, aby móc dostać się do świątyni, która wiele lat temu, według legendy, została zasypana. Mówił, że jest pewien, że nadal siedzą tam jacyś magowie. Dlatego wystrzelił pocisk z magicznej rudy, aby otworzyć wejście do świątyni. Niezłe, nie? Bzdury. Bzdury czy nie? Ale historyjka przedna. Czytałem kiedyś o tej świątyni. Mogą tam być wartościowe rzeczy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Oczywiście. Jeśli chcesz, to pokażę ci, jak zwiększyć siłę. No, super. Jak leci? Nie najlepiej. Ale piwa jest pod dostatkiem, a to najważniejsze. Możesz mi powiedzieć, gdzie jest ten obóz? Córka rybaka, ale ty jesteś upierdliwy. Jak wychodzisz ze starego obozu wschodnią bramą, idziesz kawałek prosto, aż dojdziesz do drzewka. Często siedzi tam jakiś strażnik. Nie pamiętam, jak ma na imię. To od tego strażnika idziesz w prawo. Do takiej jakby jaskini. Pójdziesz kawałek dalej i na pewno zobaczysz obóz. No cóż, może jakimś cudem tam trafię. Nie chciałbym być teraz w jego... Dobra, dzięki wielkie, jeszcze nam został muzyk do porozmawiania. Kim jesteś? A na kogo wyglądam? Nie wiem, na cienia? Skąd się biorą tacy idioci? Wszystkich ludzi oceniasz na podstawie ich ubioru? A ubrania dla cieni jest bardzo wygodna i elastyczna. To jedyny powód, dla którego noszę te łachmany. A to, że takie zbroje noszą cienie, gówno mnie obchodzi. Skoro nie jesteś cieniem, to kim?
Ty chyba naprawdę chcesz mnie wnerwić. Jestem najsłynniejszym poetą całej zawszałej kolonii. Aha, to pewnie dlatego, że jesteś jedynym poetą w kolonii. Jak śmiesz się tak do mnie zwracać? O Boże. Jak tylko barierę opadnie, zdobędę światową sławę. Chyba za dużo wypiłeś. Co tam, bełkocze? Nic, co by cię interesowało. Jak tam coś chcesz, ale mam cię na oku. Możesz mi coś zaśpiewać? Nie mam teraz czasu. Jeżeli chcesz posłuchać dobrej muzyki, to przyjdź wieczorem do karczmy. Jak będę całkiem nawalony, to coś zaśpiewam. Jak trafiłeś do kolonii? Sam nie wiem. Te pieprzone przygłupy przyczepiły się do mojej sztuki. Że nie wiem, moje książki są wulgarne i obrażają króla oraz jego poddanych. Mhm. Widzę, że coś nam się gra bakuje. Tak, moje książki. Mało tego. Zabronili śpiewać miejsca publicznych moje ulubione piosenki. Straszne. Wiem. Postanowiłem, że nie poddam się tak łatwo. I zacząłem eliminować przeciwników moich książek. Niestety, jakiś pieprzony wieśniak widział mnie podczas akcji i pobiegł po straż miejską. Usiłowałem się bronić i dochodzić swoich praw. Niestety, strzoknicy nie obezwładnili mnie i wrzucili wprost do kolonii. Nawet nie pozwolili mi spakować swoich książek i luk. Przerażająca historia. Jak tylko stąd ucieknę, wszyscy zdechną w straszliwych męczami. Ale najpierw się muszę zająć tymi sukinsynami z Plasu Wymian. A o co z nimi chodzi? O co chodzi z tymi strażnikami z Placu Wymian? Te bezczelne typy pobiły mnie na dzień dobry. Wykorzystali moment, że byłem półprzytomny. Gdybym był w pewni, się już dawno leżeli kilka metrów pod ziemią. Znam tych strażników. Też miałam z nimi podobną przygodę. Coś mi przyszło do głowy. Bo jaką cholerę mam się męczyć i brudzić się krwią tego wiesi? Myślę, że jest to doskonałe zadanie dla kogoś takiego jak ty. Nie rozumiem. Dlaczego miałbym to zrobić? Bo przeżyłeś to samo co ja. I na pewno ich nienawidzisz. Słaby powód. No dobra, zabij tych strażników, a w zamian dostaniesz klucz do wieży w Darmowozie. Do wieży? Wchodzę w to. Świetnie. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to napiszę o tej balladę. Strażnicy nazywają się Gory i Luki. Powodzenia, strażnicy. Co? Nie, nic, tak mi się wysnęło. Jasne, panie muzyku. Dobra, on zaśpiewa jak będzie pijany, w porządku. No i co? Obeszliśmy cały ten obóz. Fajnie wiedzieć. Jeszcze więcej zadań. Mamy nowe punkty i teraz pytanie. Broń jednoręczna i siła. Może 5 w jednoręczną, 5 w siłę. Od razu mogę się do siekacza w sumie się nauczyć, piątaka. Będziemy wtedy całkiem na dobrej pozycji. Tak, siła. Dobra. Dobra, dzięki. I teraz tak, co my robimy? Jak stoimy z czasem? No, kiepsko trochę. Muzyk, łowca orków, ziele dla Corina. Nie zrobię tego nigdy. Kłopotliwy kucharz. Tak, no musimy iść do Kazmira, mu o tym powiedzieć. Czy ja się zabiję, jak tędy zejdę? Nie. No, boję się, że Kazmir nam wpierdzieli. Ale, no nie wiem. No w sumie nie nasza wina, nie? Cześć, Kazmir. To nie mój problem. Kucharz uciekł. No i dobrze. Tylko jest jeden problem. Jaki? W obozie nie ma teraz żadnego kuchara. O cholera. No cóż, ty spłoszyłeś kucharza, to teraz ty poszukasz nowego. Im szybciej się uwiniesz, tym lepiej. Mam nadzieję, że nie potrwa to zbyt długo. Niech to szlak. No właśnie, niech to szlak. Myślę teraz, gdzie był jakiś kucharz, ktoś, kto umiał coś ugotować. No Snaf, ale Snaf jest w starym obozie. A może ten cały Radi, który chciał ten przepis wypróbować, bo powiedział, że nie ma garnka. A chociaż nie, on powiedział, że nie umie tego gotować chyba. Skrytka kopaczy. Tak. Dobra. Myślę, co teraz, moi drodzy, zrobić. Może pójdziemy do nowego obozu. W sumie jesteśmy niedaleko. Zagadam jeszcze do Radiego, tak przy okazji. Kucharz. No nie wiem, czy tutaj ktoś umie gotować. Nie wydaje mi się, żeby to była kogoś pasja. Nie. Dobra. Wychodzimy.
To się już więcej nie powtórzy. I wracamy do starego, Boże, do nowego obozu. Dlaczego, no, mamy tam topielce do ubicia? Tylko ta jednoręczna, no, Skatib mnie musiał uczyć, albo Kord. Dobra, w sumie wejdziemy sobie tędy. Mamy jeszcze Lewusa do ogarnięcia, więc moglibyśmy też z nim porozmawiać i porozdawać tę jebaną wodę. O cholera, dobra. Trochę tego dużo, tych zadań, tego wszystkiego, ale w pewnym momencie się ten dziennik wreszcie skurczy. Zobaczymy. Dobra, wejdę sobie do wody. No, za roznoszenie wody dostaniemy jakąś tam expa, wydaje mi się, więc możemy to zrobić. W sumie mamy stąd jeszcze krzykacza też do wyklepania. Dobra, idziemy do Lewusa w takim razie. Hej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Jasne. Chętnie wam pomogę. Świetnie. Idź do ryżowego księcia. On da ci wodę i powie ci, co należy zrobić. Okej, dobra. Cześć, książę. Troszczysz się o pola ryżowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Przysyła mnie Lewus. Tak? I co powiedział? Mam zanieść wodę zbieraczom ryżu? Dobra. Masz tu tuzin butelek. To jakieś dwa razy więcej niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić je sprawiedliwie. Okej, okay, no to jest troszeczkę dziwne. Jakby, ale okej. Okay. Witam zbieraczu. Przysyła mnie lewo. Dobra, super. Będę to przewijać, pozwólcie, bo to strata czasu. Normalnie oni piją tę wodę, mi się wydaje. Dobra, to trzecia butelka. Czwarta. Tu jest Pok, możemy z nim porozmawiać. Przysyła mnie. O, ty pijesz. Wow. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Wiesz co? Wezmę od ciebie jeszcze jedną butelkę za Rufusa, który dość niedawno temu dał stąd nogę. Podobno walczy teraz jako jeden z wojowników na arenie. Ja tam jednak wolę uprawiać ryż. Cześć, jestem tu nowy. Miło zobaczyć nową twarz. Pewnie jesteś tu już od dawna, hm? Święta racja, chłopcze. Byłem jednym z pierwszych, którzy tu trafili. Dlaczego tu trafiłeś? Podatki, chłopcze. Podatki. Moja chata była równie pusta jak mój żołądek i po prostu nie mogłem dłużej płacić. No i pewnego dnia schwytali mnie królewscy żołnierze i przywlekli mnie tutaj. Prawdę mówiąc, na zewnątrz wcale nie było mi lepiej. Tutaj przynajmniej nie głoduję. Wcześniej zawsze płaciłem podatki. Przez całe życie. Ale dla tego sukinsyna w koronie to nie był żaden argument. W takim razie na pewno dużo wiesz o tym miejscu. Co nieco. Większość czasu spędzam tutaj, na polu. Pewnie dlatego udało mi się tak długo przeżyć. Dostajemy sporo ryżu i trochę gorzałki. No, może nie jest to wiele, ale mi wystarczy. Jasne, super. Witam, panie zbieraczu. Tak, woda. Kolejny zbieracz. Tobie nie mogę dać wody? A może się przemieścił po prostu? Dobra, na spokojnie. I tak, faktycznie Rufus jest w starym obozie teraz. Przy arenie. Przysyłam. Dobra. Horacemu by się przydało dać wodę. Znaczy mi się wydaje, że im wystarczy, nie? Ale nie wiem. Przysyłam. Dopóki im, no, oddaję wodę, to jest dobrze. Dobra, pozwólcie, że pójdę do Horacego najpierw. O, ty też pijesz. Dobra. Dobra, nie wiem, czy ile mam jeszcze tej... Dobra, nie mam już chyba wody, albo ten gość się...
No, nie mamy już wody. No. Hej, ty! Dobra robota. Może będą z ciebie ludzie. Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. Od tej pory będziesz to robił codziennie. Bierz się do roboty. Tak, i teraz no... Szczerze mówiąc... Nie wiem... Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! No, właśnie zapomniałam sobie o tym bandziorze, nie? Gdzie ja się zapisałam? Przed Lewusem chyba, nie? 10.50... Tak. No jak widzicie, ryżowy książę to jest pestka. W sumie mogłabym zabić. W sumie i tak będę musiała ich chyba zabić. Więc ryżowego księcia możemy dobić. Zacząć na spokojnie od niego, bo jak widzicie, on jest leszczem totalnym. Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Zawsze to samo. Dobra, ryżowy książę czekaj. Już nie będzie sprawiał kłopotów. Nie wiem, zrobię sobie zapis gdzieś tu. No i został nam Lewus jeszcze. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Jeden z naszych temu. Ludzi nie żyje, a ty maczałeś w tym palce. Następny podejrzany ruch i będziesz martwy. Od tej pory możesz sam sobie biegać z tą wodą. Czemu mi zdjęło? Nie, kurna! Spokojnie, nic się nie stało. Nigdy więcej tego nie próbuj. Oh, fuck my... Dobra, czyli nie zabijamy ryżowego księcia. Dobra, musimy jeszcze poczekać z tym trochę. Może krzykacz będzie prostszy, chociaż wątpię w to. Ale tak, idziemy na pewno do Bala Isidro, oddać mu pieniądze. Znaczy się niby pieniądze chciał oczywiście Lares od nas, ale nie chce się dołączać do nowego obozu, więc możemy je oddać na spokojnie Isidro. Zawsze możemy też je dać Isidro, a potem go pobić i dać Laresowi. No cóż. Wszystkie chwyty dozwolone, nieprawdaż? Oh shit. Nie spodziewałam się, że tak głęboko tu. Cześć, Balu. To nie mój problem. Sprzedałem całe ziele. A moje 200 bryłek? Proszę bardzo. Świetnie. Teraz Bal Kagan może mi... No wiesz... Miło było robić z tobą interesy. W tej historii. Pokaż... Mogę... Nie, masz tylko 200. No nie chcę, kurna gro. Dobra, jak my z tym stoimy? 5 punktów. Idziemy do Korda. Bo to jest potrzebne. O, matko jedyna. Dobra. Jak ogarniemy tutaj sprawę, to musimy iść jeszcze do obozu bractwa i tam ogarnąć zadania. Także no przed nami jeszcze tego trochę. No, natomiast no nie przejmujmy się. Czy Kord nie będzie chciał ode mnie kasy? Chyba mu właśnie zapłaciłam. A, tylko 30 bryłek? Dobra. Ach, wiem, bo mi ściąga broń po tym. Wiecie, 5 siły. Kurde, mogłam dać od razu 10. Jak my stoimy z bryłkami teraz? 877, dobra. I czy ja teraz jestem w stanie się bronić normalnie? A, ja w ogóle mogę się bronić, tylko nie wiem, dlaczego gra mi nie dawała wcześniej. Dobrze. To co, może byśmy spróbowali z krzykaczem? Jakieś tam interesy? Dobra. Wiadomo, no nie będziemy go zabijać, ale zabierzemy mu wszystko. Fajnie, że z krzykaczem się udało dużo prościej. No może z Lewusem teraz też by się w sumie udało, nie wiem. Tam jest też kuferek, będziemy mogli go otworzyć i sobie zabrać stamtąd rzeczy. Dawaj, krzykacz, wstawaj.
Jest całkiem okej. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Ciągle szuka... Zejdź mi z oczu. Porozmawiamy innym razem. Ojej, jakiś ty obrażony. Dobra, ty... moj... No, ty se jaja robisz? Spadaj! No już! Wod! Idź se w cholerę, typie. Lewo... A nie, to jest zwykły kufer, dobra. Który jest pusty. Dobra, czyli okej. Chyba, że ja go już obgrabiałam, ale nie wydaje mi się. Gorn, jesteś zadowolony? Kurna, dlaczego wy zawsze pijecie, kiedy ja przychodzę? Krzykacz przeniósł się już do innej chaty. Świetnie! Przed chwilą Torlov powiedział, że zamierza pokazać temu chłoptasiowi, gdzie jest jego miejsce. Do zobaczenia! Super. Dobra. Skrytka kopaczy... Nosi woda w służbie Lewusa. No musimy Lewusa pobić. To jest na pewno rzecz pewna. Natomiast może być z tym kłopot. Wiecie co? Spróbujemy się przejść tam, gdzie jest ten topielec. Może uda nam się coś z nim wskórać. Jeżeli nie, no to trudno. Ale no muszę się przekonać po prostu. Czy się uda, czy się nie uda. Byłoby fajnie, jakby się udało, ale jak się nie uda, no to poczekamy jeszcze z tym. No nie wiem, jak sobie radzę z topielcami. Jeszcze żadnego nie biłam. Ten jest też ogólnie trochę... O, tam widzę, że jakiś gość jest też. Jest ogólnie też troszeczkę silniejszy ten topielec od innych. Ale to nic. O, widzę, że tutaj mamy też jakieś obozowisko. No spokojnie. Sporo mięsa, jakiś miecz. Nawet jakiś bimber. Przyda nam się to. No topielec jest tam. Spróbujemy go wyklepać. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Cześć topielcu. No, jakbym robiła cały czas lewo-prawo, to jest szansa. No. Nie, całkiem okej idzie. Pięknie. Skóra topielca, pazury topielca i szpony topielca spod tamy. To wiecie co, jeszcze na koniec... chociaż nie, wiecie co? Zakończymy sobie w tym miejscu odcinek, bo widzę, że możemy porozmawiać z tym gościem tutaj. I w ogóle też pozbierać te itemy, więc zostaniemy w tym miejscu i później też oddamy właśnie Homerowi zadanie i myślę, że Lewusem się zajmiemy też w kolejnym odcinku. No i prawdopodobnie wybierzemy się też do Bractwa już, żeby tam też porobić zadania i no wreszcie móc potem dołączyć do jakiegoś z obozów. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam oczywiście do łapki w górę, do subskrypcji z dzwoneczkiem i do jakiegoś miłego komentarza. No i co? Lecę montować dla Was ten materiał. Do kolejnego. Cześć!